Kiedy miałam 10 lat, przeprowadziliśmy się i zmieniłam szkołę. Kiedy miałam 20 lat, dostałam się wreszcie na upragnione studia polonistyczne. Kiedy miałam 30 lat, dokładnie w dniu moich urodzin, moja kariera w modzie, w Twoim stylu nabrała rozpędu. Kiedy miałam 40 lat, zostałam mamą. Kiedy miałam 50 lat, zmarł mój ojciec. Po drodze, kiedy jeszcze miałam 45 lat, niestety wzięłam też kredyt we franku. No a teraz skończyłam lat 60. Mówi się, że wiek to tylko liczba. Ja nie sądzę, żeby to była tylko liczba. Też nie uważam tak, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, albo mamy tyle lat, na ile wyglądamy. Nie, moim zdaniem mamy tyle lat, ile mamy i jest to zużycie biologiczne naszego organizmu i też jakiś moment, w którym możemy zrobić sobie podsumowanie swojego życia. I w wieku 60 lat, no to już właściwie można tak sobie powiedzieć, jakie błędy się popełniało, czego żałujemy, co nam wyszło, co nie wyszło. No i o tym wszystkim będę chciała już wkrótce z Państwem porozmawiać i oczywiście odpowiedzieć na Wasze pytania. Do zobaczenia.